Jesteśmy właśnie na stoisku Porsche koło samochodu, który budzi we mnie chyba najbardziej mieszane uczucia. To jest Porsche 918 w wersji Spider, czyli odkrytej, nowy model. A dlaczego budzi we mnie najbardziej mieszane uczucia? Dlatego, że to jest pierwszy sportowy samochód Porsche, który korzysta nie tylko z napędu silnikiem spalinowym. Oczywiście jest silnik spalinowy, umieszczony centralnie wspaniały silnik V8 o pojemności 4,6 litra i mocy 608 koni mechanicznych, ale wspomagany jest dwoma silnikami elektrycznymi. Jeden znajduje się właśnie z tyłu, a drugi silnik elektryczny znajduje się z przodu, pomiędzy przednimi kołami, co czyni ten samochód czteronapędowym. Łączna moc, maksymalna moc tych trzech silników to 887 koni mechanicznych. Fantastyczny wynik i trzeba przyznać, że został odniesiony przy niesamowitych rezultatach, bo samochód waży tylko 1640 kg, a więc jest relatywnie lekki jak na całą tę technologię, która została w nim upakowana. Pamiętajmy, że jest tutaj kilka układów chłodzenia, są także skomplikowane systemy zarządzające pracą tych wszystkich silników. No i rewelacyjne osiągi. Porsche zapewnia, że ten samochód jest w stanie rozpędzić się do setki w zaledwie 2,8 sekundy i osiągnąć maksymalną prędkość 345 km na godzinę. Na samym silniku elektrycznym potrafi pojechać 150 km na godzinę. I jeszcze jedna ciekawostka. Tam po prawej stronie jest klapka. Klapka, która nie służy do tankowania paliwa, a do ładowania z sieci. I właśnie dzięki temu ten samochód może poszczycić się niezłymi parametrami, średnim zużyciem paliwa na poziomie, uwaga, zaledwie 3 litrów na 100 km przy założeniu, że ruszymy w drogę z pełnymi bateriami. Czy faktycznie te dane znajdują pokrycie z rzeczywistością? To będziemy mogli dopiero sprawdzić za kilka miesięcy. Zajrzyjmy na chwilę do środka tego samochodu, bo to także bardzo ciekawe doświadczenie. Siedzi się w nim jak w prawdziwym aucie sportowym, bardzo nisko. Kierowca zabudowany jest z jednej strony szerokim progiem, który broni dostępu do wnętrza, z drugiej strony jest taki mostek, konsola środkowa. Kierownica sportowa obita zamszem z wieloma przyciskami. Tego akurat nie jestem fanem, bo uważam, że kierownica powinna służyć głównie do kręcenia przednimi kołami. Natomiast widać, że w Porsche próbowano połączyć komfort ze sportowymi doznaniami. Jak pewnie zauważyliście, większość elementów wykonanych jest z włókna węglowego i oczywiście to nie pozostaje bez wpływu na cenę tego samochodu. Auto w tej wersji, jaką tu widzimy, kosztuje zawrotne 840 tysięcy euro. I to jest cena, która może być największym problemem w sprzedaży dużej liczby tych samochodów.